W Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży została otwarta wystawa malarstwa Zenona Zbigniewa Kruszewskiego. To pierwsza po niemal 30 latach prezentacja prac twórcy w rodzinnych stronach. Po bez mała 30-letniej przerwie Zbigniew Kruszewski ponownie pokazuje swoje obrazy w naszej galerii. W 1981 i 1985 roku prezentował sceny figuralne, pejzaże, portrety. Tym razem dominują portrety, ale właściwie przez te 30 lat nie zmieniło się tak wiele, nie zmieniło się w sposobie malowania. Głównym elementem konstrukcyjnym płócien Zbigniewa Kruszewskiego jest barwny krążek. Zamyka w nim plamki czystego koloru. Maluje portrety, ale w zamiarze ma przede wszystkim realizację swoich pomysłów twórczych, związanych z malarstwem, z jego warsztatowymi walorami. Zatem, kiedy maluje portrety, to myśli także o tym, jak wyzyskać wszystkie walory środków artystycznych. Kolorem maluje swoje emocje, ale także oddaje przestrzeń, ruch, oddaje nawet fakturę i głębię, czyli pozornie te płaskie krążki stają się rozwibrowaną płaszczyzną, która zawiera w sobie bardzo wiele elementów, nie tylko tych przedstawiających, nie tylko tych, które powodują, że odszukujemy podobieństwo do modela, ale także tych, które prezentują całe bogactwo środków artystycznych. Może to brzmieć naiwnie, ale chodziło mi o to, aby dać ludziom trochę optymistycznego, kolorowego malarstwa, powiedział autor w czasie wernisażu. To, co ja tutaj zabrałem, to jest taka mieszanka, część moich portretów rodzinnych, część zamówień, część pochodząca z Chicago i kilka portretów malowanych około nawet 20 lat temu tu w kraju. To zmieszałem może kilka takich styli, w niektórych obrazach wygląda to może taki nawet pod trochę hiperrealizm, pod trochę fotograficzny styl, mieszane wizualizm i część jakiegoś tam impresjonizmu. Zaistnienie na rynku samym amerykańskim jako artysta jest to kwestia wyjątkowego poświęcenia i szczęścia. Wprawdzie zaistniałem na tym rynku, bo w pierwszym roku robiłem w Centrum Galerii Sztuk Współczesnych w Chicago. Potem robiłem kilka wystaw w muzeum, kilka była w Centrum Kultury Chicagowskim. Jedna taka duża wystawa z naszej grupy w Wright Gallery, no i na tym koniec. Wystawa twórczości artysty, który spędził wiele lat w USA, przyciągnęła do galerii liczne grono jego przyjaciół.